Straszne książki, straszne filmy, Stephen King na dokładkę, czyli w bezsenną środę mam dla Was adaptację powieści i opowieści Stephena Kinga, które nadchodzą w najbliższych miesiącach, a których jest całkiem sporo. Zobaczcie sami. Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny, jakże tajemniczy dzień, wita Was Olga z Wielkiego Buka. Plan był prosty. Chciałam Wam opowiedzieć o strasznych ekranizacjach, równie strasznych książek, które nadchodzą, ale w trakcie moich poszukiwań okazało się, że 95% nadchodzących ekranizacji to są ekranizacje dzieł Stephena Kinga właśnie. Temat w sumie, jak widzicie, wybrał się sam, no i nie dziwota, dlatego że Stephen King to ponad 60 wydanych powieści i ponad 200 wydanych opowiadań. Jest po prostu z czego wybierać. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam ekranizację właśnie dlatego, że można raz jeszcze przeżywać książkowe emocje, jakby od nowa. Bez względu na to, czy są to emocje jak najbardziej pozytywne, niosące zachwyt, czy wręcz odwrotnie, emocje jak najbardziej negatywne, ze wzbierającym bulwersem na czele. Jeśli chodzi o ekranizacje Kinga, to było ich już wiele. Jestem ogromnie ciekawa, które z nich są Waszymi ulubionymi. Dawajcie koniecznie znać w komentarzach. U mnie w topce tych najulubieńszych na pewno musi się znaleźć Stand By Me na podstawie noweli Ciało ze zbioru Cztery Pory Roku. Oczywiście musi być fenomenalna i nieśmiertelna Misery z Annie Wilkes. No i jeszcze... Tak myślę, że cudownie pulpowe Dzieci Kukurydzy, które oczywiście wzbudziły we mnie strach przed kukurydzą. Dzieci Kukurydzy na podstawie opowiadania pod tym samym tytułem. I mówimy tutaj oczywiście o tej ekranizacji Dzieci Kukurydzy z lat 70., a nie o kolejnych remake'ach. No dobra, kochani, to teraz zobaczymy, co nas czeka w kolejnych miesiącach. Wybrałam dla Was 10 ekranizacji, które nadchodzą, jest ich więcej, więc ten film podzielę po prostu na dwie części. No i pierwsza część jest dzisiaj. 10 nadchodzących Kingowych ekranizacji, zarówno serialowych, jak i filmowych, takich, które myślę, no warto na nie czekać, a na pewno warto zwrócić na nie uwagę, bo zobaczycie, że niektóre są co najmniej kontrowersyjne. I zaczniemy, słuchajcie, właśnie od kontrowersji, dlatego że ktoś postanowił zrobić serial na podstawie historii Lizzy. Co więcej, serial, który startuje już na dniach, bo chyba premiera pierwszego odcinka jest 4 czerwca na Apple TV, a w rolach głównych m.in. Julianne Moore. Więc jest to co najmniej ambitna ekranizacja. Dlaczego jest to wybór kontrowersyjny? Jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to Wam powiem, to uważam historię Lizzy za najgorszą możliwą kiedykolwiek napisaną przez Stephena Kinga opowieść. To jedna z trzech najbardziej znienawidzonych przeze mnie historii właśnie pióra tego autora. Jest na pierwszym miejscu od lat już, ale co paradoksalne w sumie, jest to ulubiona książka własna samego Stephena Kinga. To opowieść o wdowie po pewnym znanym pisarzu, która nie mogąc pogodzić się z jego śmiercią, wciąż przeżywa przeszłość. Ja wiem, brzmi intrygująco, tym bardziej, że mamy tam morderczego fana, mamy zamach na życie, mamy tajemnicę, ale całość jest po prostu diabelnie nudna. King stworzył tam atmosferę oniryczną, senną, dziwaczną, ciągnącą się jak taka, no, stara żujka. Obiecałam sobie przez ostatnie miesiące, nawet lata, jak część z Was pisała, że bardzo lubi tę książkę, że wrócę do historii Lizzy, ale wtedy zobaczyłam zwiastun tego serialu i przypomniałam sobie, jaka to jest nuda. I nawet odechciało mi się tego serialu, odechciało mi się książki i nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze po historię Lizzy sięgnę. Jestem ogromnie ciekawa, czy należycie właśnie do miłośników historii Lizzy, czy tak jak ja stoicie po drugiej stronie i nie możecie historii Lizzy po prostu znieść. Zapowiada się również filmowy remake Podpalaczki. Premiera co prawda nie jest jeszcze znana, ale reżyser Keith Thomas zapowiada wierność pierwowzorowi literackiemu. Dla przypomnienia, Podpalaczka jest historią małej dziewczynki, która ma niezwykłą zdolność pirokinezy. Potrafi podpalać i tworzyć ogień siłą własnego umysłu. A w tle mamy tajne rządowe organizacje, mamy właśnie sekretne eksperymenty i niebezpieczne substancje, które tworzą z ludzi mutantów. I jak wiemy, to jest jeden z takich motywów dość nieśmiertelnych dla twórczości Stephena Kinga, które od nowa cały czas przerabia, dorabia i kontynuuje. Dlaczego? Ano dlatego, że to jest temat jak najbardziej fascynujący i można go odświeżać w nieskończoność. Pamiętam ekranizację sprzed lat z Drew Barrymore w roli głównej tej naszej tytułowej Podpalaczki, no i jestem ciekawa, co też twórcy zaproponują teraz nam współcześnie.
A propos podpalaczki, to słuchajcie, twórcy serialu Pan Mercedes zapowiadają ekranizację Instytutu. Instytutu, jednej z ostatnich powieści Stephena Kinga, jak najbardziej współczesnych, która porusza właśnie dokładnie tę samą tematykę, którą poruszała podpalaczka. A raczej kontynuuje myśli i pomysły zapoczątkowane w tamtej powieści. Mamy tutaj młodzieżowy sznyt, mamy tutaj spisek na światową skalę, mamy tutaj eksperymenty rządowe i tajny ośrodek, o którym wiedzą nieliczni. No a w tym ośrodku młodych ludzi o niezwykłych zdolnościach. No i wreszcie mroczne eksperymenty, które są na nich przeprowadzane, eksperymenty, które prowadzą do jednego, jeżeli chodzi o młodych ludzi współczesnych właśnie, czyli do buntu, dlatego że Instytut jest opowieścią o buncie właśnie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co z tego wyniknie, ma to być ekranizacja telewizyjna, no i zobaczymy, w jakim kierunku pójdą twórcy. Jedną z zaplanowanych produkcji jest serial produkcji AMC na podstawie powieści Śpiący Królewny, którą Stephen King napisał we współpracy ze swoim synem Owenem Kingiem. To historia z rysem feministycznym. Opowieść o małym miasteczku, w którym kobiety ni stąd ni zowąd zapadają w swojego rodzaju śpiączkę, by wybudzić się z niej pełne gniewu i morderczych instynktów. I przyznam Wam szczerze, że to jest jedna z tych powieści Kinga, którą zaczęłam czytać i utknęłam. Dla mnie, słuchajcie, takie utknięcie to jest coś absolutnie wyjątkowego, bo jak możecie się domyślać, ja utykam rzadko, a w sumie prawie wcale. Do tej pory do Śpiących Królewien nie wróciłam, no i jestem ciekawa, czy Wy czytaliście właśnie tę powieść, co o niej myślicie, no i jakie macie wrażenia i czy czekacie też na serial. A jeszcze a propos tej ekranizacji, to podobno właśnie scenariusz do pierwszego pilotowego odcinka będzie pisał sam Owen King. Od jakiegoś czasu w produkcji jest już filmowa adaptacja Mrocznej Połowy, za którą zabrał się reżyser Alex Perry. I w tym wypadku mówimy o remake'u Mrocznej Połowy, dlatego że z pewnością część z Was kojarzy ekranizację chyba z lat 90., za którą zabrał się wtedy George Romero, no a która nie była zbyt szałowa. Dla przypomnienia, Mroczna Połowa jest historią pisarza, który uśmierca swoje bardzo popularne alter ego. To alter ego budzi się do życia, nagle, ni stąd, ni zowąd, by mścić się na tym, który go uśmiercił. Temat nieprzypadkowy, bo przecież Stephen King sam miał w tamtym właśnie czasie swoje alter ego, Richarda Bachmana, i to właśnie jemu zadedykował powieść. Warto tutaj również przypomnieć, że Stephen King sam traktował Bachmana jako osobną część osobowości, a książki pisane pod tym właśnie pseudonimem miały zupełnie inny, bardziej thrillerowy, sensacyjny sznyt. A propos kontrowersji i ekranizacji, na które czekam, ale tak nie za bardzo, to szykuje się ekranizacja Stuko Strachów. Ale tutaj, słuchajcie, czekało na mnie zaskoczenie, bo o ile Stuko Strachy są naprawdę złą powieścią, chyba sam Stephen King ich za bardzo nie lubi, to za ekranizację tej powieści zabrała się ekipa zaskakująca, dlatego że jednym z producentów jest chociażby James Wan. James Wan, który odpowiada przecież za całe uniwersum obecności. Jestem ciekawa, jak zabiorą się do tej historii teraz twórcy, tym bardziej, że obok Jamesa Wana jednym z producentów jest również człowiek, który zajmował się poprzednią ekranizacją Stuko Strachów, a która również nie zrobiła odpowiedniego efektu wow, no ale ja nie wiem, czy ta historia w ogóle może mieć efekt wow. Zarys fabuły jest na pewno ciekawy, jest na pewno bardzo współczesny, no ale dom wykonanie było do bani. Ale przypomnijmy, o co chodziło w Stuko Strachach. Małe miasteczko Haven bodajże, a w nim mieszkanka, która na swoim terenie odnajduje metalowy fragment. Fragment, który okazuje się być częścią wielkiego statku kosmicznego. Fragment, który no, oddziałuje nie tylko na nią, ale zaczyna oddziaływać na wszystkich mieszkańców, z jednym wyjątkiem. Sama powieść jest horrorowym science fiction, przez które niestety brnęło się jak przez galaretę. Liczę jednak na to, że twórcom tej nowej ekranizacji uda się wyciągnąć esencję tej powieści i zrobić coś nowego, coś świeżego i coś w końcu ciekawego, bo koncept tutaj jest. A teraz, kochani, absolutny szał i wiem, że wielu z Was będzie bardzo podekscytowanych. Kto czekał na ekranizację Talizmanu Stephena Kinga i Petera Strauba, kto docenia właśnie ten duet, ten będzie zachwycony, dlatego że za ekranizację Talizmanu zabrał się nie kto inny jak Steven Spielberg do spółki z twórcami serialu Stranger Things i robią ekranizację dla Netflixa.
Nie jest jeszcze pewne, czy to będzie pełny serial, czy miniserial, ale jedno jest wiadome i jest na co czekać. Steven Spielberg wydaje się tutaj pasować jak ulał, dlatego że nie jest to typowy horror, nie jest to typowa groza, ale opowieść o dorastaniu. Powieść młodzieżowa, przygodowa, właśnie z przygodami w tle, a jednocześnie bardzo poruszająca serducho. To historia chłopaka, który musi się przenieść do równoległego świata, by móc uratować swoją śmiertelnie chorą mamę. I tak jak powiedziałam, Spielberg pasuje jak ulał. Stephen King, jak dobrze wiemy, lubi samochody. Samochody śmiercionośne na dokładkę. I nadchodzi, słuchajcie, ekranizacja, ale nie Christine, a Bójka 8. I co więcej, główną rolę w tej ekranizacji ma zagrać Thomas Jane. Ten aktor grał już przecież w ekranizacjach Łowcy Snów, noweli również 1922 i jeszcze w ekranizacji Mgły, więc do uniwersum Kingowego pasuje, również jak ulał, pasuje myślę idealnie. Kto nie pamięta, o czym jest Buick 8, no to oczywiście jest to historia tego śmiercionośnego, zabójczego samochodu, ale samochodu, który wpływa na kolejne pokolenia policjantów pracujących w Policji Stanowej w Pensylwanii. To właśnie z ich perspektywy poznajemy jego historię. Mamy tam tajemnice, mamy zbrodnie, no i próbę odpowiedzi, skąd ten samochód w ogóle tam się wziął. A na koniec mam dla Was dwa bardzo ciekawe prequele, które już są w produkcji, które już są rozplanowane. I słuchajcie, te prequele idealnie wprowadzą nie tylko fanów Kingowych właśnie w świat dwóch jego kultowych zresztą i uwielbianych powieści, ale także dadzą nam, miłośnikom jego twórczości, właśnie wgląd w jego uniwersum. Na co czekamy? Czekamy na Chapel Wait, na serialowy prequel do wampirycznego miasteczka Salem, który ma zabrać widzów do 1850 roku, tam gdzie wszystko się zaczęło. W roli głównej Adrien Brody, który będzie grał niejakiego kapitana Charlesa Boona, który powraca do domu, no by stawić tam czoła oczywiście pradawnemu złu. A gdzie zmierzy się z owym koszmarem? No oczywiście w stanie Maine, bo jak wiemy, w Maine dzieją się najgorsze możliwe rzeczy. Zapowiada się generalnie naprawdę pyszna, gotycka ekranizacja ze świetną obsadą. I dla przypomnienia, historia miasteczka Salem to również jest historia powrotu. Powrotu do domu, na dokładkę tajemniczych przybyszy, no i tego, co ze sobą przywlekli. Jestem ogromnie ciekawa, dokąd ta ekranizacja nas zaprowadzi. A teraz niespodzianka, dlatego że twórcy ekranizacji z 2019 roku, ekranizacji powieści Cmentarz dla zwierzaków, planują prequel właśnie do tej historii. Podobnie jak w Chapel Wait, i tutaj będziemy obserwować genezę tego pradawnego zła. Zła, które w tym przypadku nawiedza dawne ziemie zamieszkałe przez plemię Mi'kmaqów. Cmentarz dla zwierzaków w wersji powieściowej uwielbiam przede wszystkim za tę wnikliwą metaforę ukazania żałoby i tej niemożności pogodzenia się ze śmiercią. Dlatego jestem ogromnie ciekawa, co też twórcy wymyślą tutaj w ramach pokazania właśnie tej przeszłości i czy to również będzie taka przejmująca historia, alegoryczna w jakiś sposób, czy może bardziej dosłowna. Podejrzewam, że będzie to bardziej taki czysty horror, czysta groza, która zabierze nas właśnie między drzewa i pokaże narodziny tego pradawnego zła. Tak czy owak, czekam, no i liczę na ciarki przerażenia. Jestem ogromnie ciekawa, czy Wy również tak bardzo czekacie na te kolejne ekranizacje Kingowe, czy jesteście ich ciekawi. Być może ja już nie wrócę do historii Lizzie nawet w tej serialowej odsłonie, bo słuchajcie, zwiastun mnie po prostu zanudzi. Przypomniałam sobie wszystko związane z tą powieścią i stwierdziłam, nie, ja po prostu chyba nie dam rady. Stuko strachów natomiast jestem bardzo ciekawa właśnie ze względu na obecność Jamesa Wana w produkcji, no i na to skupienie się na właśnie takiej bardziej science fiction, współczesnej, horrorowej wersji. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No a jestem też ogromnie ciekawa, które ekranizacje Kingowe w ogóle Wy lubicie najbardziej. W moim przypadku, tak jak powiedziałam na początku, jest to Stand By Me, opowieść o dojrzewaniu, absolutnie genialny thriller kameralny, jakim jest Misery, no i pulpowy horror z kukurydzą w tle, dzieci kukurydzy. Dajcie znać, czy macie swoich ulubieńców, na co czekacie, no a ja Wam mogę obiecać, że niebawem powstanie jeszcze druga część tego filmu, bo słuchajcie, tych ekranizacji jest więcej. 95% horrorów, jakie wyjdą w najbliższym czasie serialowo-filmowych, to są ekranizacje Stephena Kinga. Bezsenna środa trwa, zaglądajcie na bloga, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!
A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to koniecznie sięgnijcie po eksperyment Grzegorza Kopca. Zobaczcie, co też w trawie horrorowej piszczy, a piszczy naprawdę przegodnie. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, literatura gatunkowa, literatura piękna. Trafiliście tutaj w środę. Środy są bezsenne, horror i groza. Jeśli Wam się spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!